Trenerze, ostatni sparing GKS-u Katowice już za nami. Proszę na początku powiedzieć, skąd ta decyzja, żeby rozegrać go tak naprawdę w dość nietypowym wymiarze czasowym, bo 3 razy 45 minut. Chcieliśmy, żeby wszyscy zawodnicy, którzy rywalizują o miejsce w składzie, mieli szansę zagrać w większym wymiarze czasu. Większość zawodników zagrała dzisiaj w granicach 70-75 minut, stąd też pomysł na 3 tercje. I tyle, no, udało się to rozegrać, oczywiście warunki nie były sprzyjające, śnieg, oblodzone boisko, ale ważne było, żeby ten przygotowanie motoryczne, żeby dzisiaj zafunkcjonowało i żeby wszyscy wybiegali swoje kilometry, także z tego na pewno jesteśmy zadowoleni. Trener desygnował dzisiaj do gry dwie różne jedenastki. Której z tych jedenastek jest bliżej? Czy możemy w ogóle o czymś takim już teraz mówić? Ciężko po dzisiejszym spotkaniu wywnioskować dla kibiców, która jednostka wyjdzie na pierwszy mecz ligowy. Zawodnicy od 7 tygodni udowadniają codziennie swoją przydatność do tego zespołu i kilkukrotnie graliśmy, myślę, w optymalnym ustawieniu w trakcie naszych sparingów. No, wszyscy obserwują poczynania GKS-u Katowice, także nie chcieliśmy dzisiaj odkrywać wszystkich kart, dlatego też troszkę w tych składach żeśmy namieszali. No, najważniejsze, że sparing się odbył, bo tak jak mówię, warunki niesprzyjające, opady śniegu, także dobrze, że to już za nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo.